No, witajcie. Z tej strony Rashibo. Już lekko poirytowany wręcz Rashibo, ponieważ ta misja to jest kolec w dupie, rzekłbym. No i niestety, no, ciężko jest go wyjąć. Można by zrobić w sumie... Nie, dobra, nie zmieniamy. Nie zmieniamy nic. Lecimy tak, jak lecieliśmy zawsze. Tylko niestety to jest przejazd, który trzeba zrobić perfekto. Bez żadnego potknięcia, bez żadnego, nie wiem, zderzenia, stłuczki najlepiej. Inaczej, najlepiej bez policji, bo już miałem tak po prostu przy kilku poprzednich próbach, że po prostu policja się wpieprza i chuj. Tak, lekko mówiąc. Hey, I got some extra gas stamps. Niestety. Miałem nadzieję, że teraz to wyjdzie. All right, here you go. Walk over the door. Sure, sure. Here's your money. Thanks, pal. Don't forget you saw me. See ya. Albo możemy też zrobić taki myk, że jechać po tamto to by nie było sensu. To tylko by nas spowolniło. Aj, no dobra, no lecimy tym punktem. Jeżeli teraz się nie uda, to po prostu ten kawałek zostawię materiału i wrócę po prostu do was po zrobieniu tej misji. Zobaczymy, jak to będzie. Inaczej, no na razie tam nie rozczławiając, jakby to miało być normalnie wklejone, no to trzeba pamiętać o jednej rzeczy w tej misji. Żeby wyznaczyć sobie dobrą trasę. Ja wiem, że ta trasa jest dobra, tylko myślę, że tutaj na moją niekorzyść bardzo działa coś takiego, co nazwane jest tutaj realistyczne prowadzenie samochodu, które mam aktywowane. I po prostu ono mi wykańcza tutaj za kółkiem mnie. To raz, bo jednak no wszystkie zakręty czy coś jest o wiele trudniej brać, niżeli by normalnie chyba było ustawione. No to cóż, zobaczymy, jak to jest. Pługiem śnieżnym jeździć nie będę. Tutaj mamy jedną jeszcze stację. Wysiadamy z niej. Glida, już teraz zaznaczymy. Drugi punkt orientacyjny. Ufa, biegnij tak jak trzeba. Hey, kolejny. You in the market for some surplus gas stamps? Sure. Where'd you get them? On second thought, I don't even want to know. Smart man. All right, now fork over the dough. Yeah, all right. Just hope I don't get in trouble for this. Don't worry about it. Just keep your mouth shut. Przed dwie stacje z sześciu. Raz na skurcze już mnie już gra wkurzyła, bo załatwiła mnie idealnie przed końcem. Wręcz niemalże już widziałem stację benzynową, ostatnią, szóstą, ale niestety timeout. Ze względu właśnie na to, że policja nas dupnęła i złapałem wtedy dwa mandaty, które niestety wolałem zapłacić, bo uciec przed policją też się nie dało. Oczywiście wszyscy, którzy tu jeżdżą, jeżeli chodzi o obsadę komputerową, jeżdżą idealnie. No normalnie, naprawdę, tak dobrze jeżdżące to, tak dobrze to tylko nie wiem. Nie wiem, kto jeździ. Dobrze, że się potrąbiło, to przynajmniej się zatrzymał. O, ten jakoś miał na nas wyrąbane. Nie wiem też, od czego zależy to, czy oni mają na nas wyrąbane, czy nie, szczerze mówiąc. Byłem wolny najchętniej, żeby wszyscy mieli na mnie wyrąbane, ci policjanci, tak? Dobra, tu już, kurczę, ten, kolejną stację sobie zaznaczamy. Nie, mam dziwne wrażenie, że do tej trzeciej stacji idzie wszystko dobrze. Just keep this between you and me, all right? No problem. Just make sure you do the same. Sure. Sounds good to me. No. Dobrze. Mam właśnie wrażenie takie, że do tej trzeciej stacji wszystko idzie dobrze. Problemy się zaczynają właśnie od tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy. Czyli od stacji 4 do 6. I myślę, że tutaj coś będziemy znowu mieli za problemy, albo po prostu standardowo no nie wyjdzie i tyle. Dobra, hamowanie bieżnikiem. O, radiowóz. Wiecie, policja tak bardzo czasami ma na nas wyrąbane, że to jest szok. Normalnie wcześniej to za przejechanie tak obok już byśmy mieli pościg z tym meldunkiem, że można do nas strzelać. O, teraz widzicie, teraz to mieli... O. Teraz od razu pościg. A chwilę wcześniej widzieliście, przejechaliśmy w podobnym
warunkach i nic. Nic nam nie zrobili. My przede wszystkim nic sobie nie zrobili z tego, że my przefrunęliśmy tak obok nich. Tylko patrzę co jakiś czas, czy na pewno jest dobrze i czy się zmieścimy. O, shit. Ale okej, żyjemy. Jest połowa czasu za nami. Tak. I w sumie jesteśmy w pół drogi, więc też nie jest źle. Nawet trochę bliżej końca niż początku. Czasowo, patrząc na zegarek Akszyna, nie wyglądamy też źle. To jest chyba około 11 minut na to zadanie. My w tej chwili spisujemy się na poziomie 5,5. Nie, no dobra, 6. 6 do tamtego punktu. Jeżeli do tamtego punktu, piątego. Nic nas nie dupnie? I got some extra gas stamps. Interested? Yeah, yeah, sure. I'm interested. All right, here you go. Fork over the dough. Sure, sure. Here's your money. Thanks, pal. Now forget your song. I teraz, jeżeli do punktu następnego nas nic nie złapie, nic nas nie dupnie, nie będzie problemów jakichś ogromnych, typu policja, no to powinniśmy dać radę. Tak naprawdę powinniśmy dać radę i powinno się wszystko ładnie skończyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No, właśnie o takich problemach mówię. Teraz już powinniśmy być gdzieś tam na moście. Ale niebo oczywiście wyniosło samochód, tak? No. Teraz też, żeby ten gliniarz nas nie zaczepił. Dobrze. Myślę, że jak podjedziemy pod tą ostatnią stację, to już będziemy mieli... To już będzie naprawdę problem z głowy. Tylko żebyśmy się nie zabili, Boże, nie zabijmy się tylko. Mamy 1/4 czasu jeszcze. Ostatnio policjant jak był, to tu mnie dupnęli. I w sumie zabrali nam ostatnie nadzieje na to, że będzie dobrze. Dobra. I nawet jesteśmy z czasem. W sumie może się udać. No, weź kurna tu. Listen, I got these extra gas stamps. You want them? They're yours. A, kurwa, come on. Yeah, alright. Tylko teraz sprawdźmy, czy nie bardziej będzie nam się opłacało przelecieć tędy. I'm good with that. Spróbujemy. Alright, here you go. And keep your mouth shut about this, alright? Sure thing, buddy. It'll be our secret. It better be. See ya. Spróbujmy. Albo nie, polećmy normalnie tamtą trasą. Albo nie, wiecie co, polecimy tą skróconą. Może są węższe uliczki, ale powinniśmy szybciej nimi mykać. Ze względu na to, że tutaj się rozpędzimy, tak, cyk, cyk, redukcja. I będziemy mogli jakoś właśnie tak to poprzeskakiwać. Jest mniejsza szansa też na to, że policja nas dupnie za przekroczenia. Ze względu na to, że nie zdążymy się rozpędzić nigdzie, nie? Jest tak, tu, która teraz w lewo? A, do głównej, dobra. No i wydaje mi się, że teraz, tak patrząc, że tą uliczką, to my tu całkiem spory kawałek ścięliśmy. Dobra, gliniarz się do nas nie doczepił. Teraz tak, tu. Tu. Idzie ładnie. I teraz tylko inoros tutaj. W lewo. W prawo. Ostatnia prosta i będziemy w domu. Uda się. Dobra, jeżeli naprawdę nie stanie się nic jakiegoś kategorycznie złego, to się uda. I będziemy mieli zrobione 6 stacji. Kurda, 1,5 godziny męczenia się. Teraz tak, safety bardziej.
Już mam wyjebany na samochód zupełnie, tak szczerze mówiąc. Hey, dobra. Interested in buying some gas stamps? Sure. Just keep this between you and me, all right? No problem. Just make sure you do the same. Sure. Sounds good to me. All right, that's the last of them. At least I got some cash. I should head back to Joe's. No, przydałoby się wrócić teraz do Joe. No, mieszkania Joe'a. Dokładnie. Już z ogranicznikiem prędkości i wszystkim, bo samochód ledwo zipie. Ale udało się, no szkurna udało się. Dobra, dobrze jest. Tylko go nie rozpieprzyć do reszty, bo naprawdę ten samochód już... Widzicie sami jak wygląda. Zobaczmy, czy możemy jeszcze w niej coś zmienić. Jest. What can I do you? O Boże. Odrestauruj samochód, dobra. Are you looking for a new set of wheels? Nowe felgi. Nie, te są fajne. A numer rejestracyjny. Tak, ja bym chciał jedną. Taką bym chciał mieć, tablicę. Reszta już mi nie robi. Wybierz kolor. A, tam mamy na szafce, dobra. Okej. Napraw samochód, zmień felgi, zmień tablicę. Okej, mamy wszystko. I jest git. Jest, moi mili, git. Mamy po prostu już teraz git, cacuszko. Suńcie się. Mamy zarąbisty czerwony samochód. Podoba mi się. Normalnie dobra, jesteśmy zadowoleni, samochód też zasłużył na odrobinę dopieszczenia po tym, co go spotkało. W sumie można wyłączyć ten licznik tutaj. Tak naprawdę, no już... Chciałem powiedzieć, że się nauczyłem jeździć tym samochodem bez licznika, no ale widzieliście, jak zaczął nim rzucać. Wolałem powstrzymać się jeszcze chociaż na sekundkę z tego typu stwierdzeniem. Dobra, ogranicznik już tu włączymy w mieście. W sumie bez ogranicznika to tylko poza miastem można śmigać. Na tych szerokich drogach, bo tam to się odważy jednak, a tutaj wewnątrz, jak nie muszę, wolałbym nie. Okej, lecimy dalej. Udało się zrobić tą misję, naprawdę. Sorry, że was tak męczyłem tą misją, bo w sumie poprzedni odcinek, ten odcinek... No, soreczka, wielka sorka za to. Ale się uparłem po prostu na to, żeby właśnie tutaj to zrobić i ogarnąć. I dobrze, że się udało w końcu. Dobra. Ciecho. Zaparkuj w garażu. Dziękuję ci, gro. A teraz bierzemy klamkę i wchodzimy z klamką do Joe'ego. Udało się. Boże święty, nawet nie wiecie, jak ja odetchnąłem z ulgą teraz. Kiedy się okazuje, że już możemy tutaj mieć to z głowy. Joe. Okej, drzwi nie zamknięte, walniemy się w kimę. To co najważniejsze zrobiliśmy. Rozdział czwarty. Fajnie. Prawo Murphy'ego. O Boże. O Boże, prawo Murphy'ego nic dobrego nie mówi. Jeez. Look at this. Didn't know Joe could even write. We got another job. Something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lockpicks. Okay. Spotkaj się z Joe we Freddy, u Freddy'ego. Pamiętaj, że mieliśmy przy sobie...
Broń i wytrych. Dobra, bierzemy płaszcz. Tak. O, broń mamy, wytrych mamy. Okej, no to mamy w sumie wszystko, co nam będzie potrzebne do szczęścia. Tylko bierzemy samochód. Bierzemy samochód i komu drogę, temu kopa. Tylko nie pamiętam teraz, jak daleko było do pubu. Ale to już jest kwestia przejechania kilku kilometrów, żeby się tam dostać, więc... Więc też to będzie spokojnie jak na wojnie. Radiowóz tam, olać radiowóz, zejdziemy mu drogę, nie? Dobra, ładnie zaparkujemy sobie na podjeździe i zobaczymy, o co chodzi chłopakom. Hey, look who's here. Where the hell you been? Laying around in bed all day. Hey, I'm entitled to a little rest after that last job, don't you think? What can I get you, sir? Coffee. Take what he owes for now. Just for now. But when Alberto hears about this, the shit is gonna hit the fan. Believe you me. So, I heard you didn't score too big last night. Well, it wasn't exactly my fault. Shit happens. All right, come on, relax, fellas. It's a high-risk business. If you don't like it, you can always go break your back working for peanuts down at the docks. Sorry, Henry, I was just breaking balls, you know. So how about tonight? We still on for what we talked about yesterday? In a minute. That is too fucking much, too fucking many. I want my money! What? You think I'm running some kind of fucking charity here? Do it. Now. Who was that? Somebody you don't need to know right now. All right, listen up. There's a guy who owes the boss some money. He borrowed it to open some big jewelry store and he's not paying it back fast enough. We're gonna collect his payment tonight. In jewels. Plus, a little extra for our trouble. Joe, fill him in. The jewelry store's in the shopping mall in the middle of town. There's no guards at night. So all we gotta do is pick the lock and waltz right in. Sounds a little too simple. Because it is simple. Why's everything gotta be so fucking complicated with you? Says the guy who can barely change a light. Look, don't worry, I thought of everything. I got these phone company uniforms so we can pretend to be fixers something. Fair enough. Let's go. All right, we're gonna rob this fuck blind. All we gotta do is wait until dark. Okej, 6 godzin później, spoko. Zobaczmy, co z tego wyjdzie z tymi kombinezonami resztą. Dobra. Niby wszystko wygląda ok. What you mean with Derek? Yeah, he's a piece of work, ain't he? Give you a job? Yeah. Chuj. I work some guys over. Dobra. It was small time crap. He shakes down these hard up dock workers just like he did my old man. Tylko zrobimy jedną rzecz. You didn't have to do it. It sounds like he forced you to work. Okay, let's get going. Zrobimy jedną rzecz, pójdziemy do sklepu z bronią. Every weapon is legit. I can guarantee it. Aha. The weapon of choice for Empire Bay's finest. Gun ain't much without some ammo. Dobra, powiedzmy, że mamy wszystko, bo mamy tylko pistolety na razie do wyboru. Nie jest to dobre rozwiązanie, no ale lepsze to niż nic. Bierzemy drugi bieg, wrzucamy. Ten bezpieczny. Safety bardziej. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No w sumie niby mamy kombinezony, co może pójść nie tak, nie? No, zobaczymy. Dobra, wyłącz tutaj. Wyłączmy wspomagacze. A, tak, nie, czy mamy awersję do czerwonych świateł? Nie, po prostu ich nie lubię. Jestem ciekaw, czy bardzo będziemy musieli przemalowywać nasz samochód po tej akcji. Bo nie wiem czemu, patrząc na minę chłopaków i stwierdzenie, że jest to ryzykowna praca, coś z tego wyjdzie i się wykmini na pewno. Wyjdzie z tego jakiś... Spłodzimy coś niedobrego.
Chociaż miejmy nadzieję, że wszystko przejdzie dobrze. No póki co Joey wygląda w miarę... Joey wygląda tak w miarę rozsądnie. What is this, the Indianapolis Speedway? Take it easy, I'm in a rush. Z tym swoim podejściem do pracy. Kolega, którego imienia nie pamiętam, tak samo. A, to już tutaj. Okej. Spoko. Zaparkujmy tu samochód, no i... Komu w drogę, temu w no... Jo. Lecimy. No dobra. Syk. Syk. Dzień dobry. Wchodzimy. Prosta robota. What the hell is this? Come on, boys. The cops will be here any minute. Move it! Brian fucking O'Neill? What the fuck is this? You crazy bastard, what the fuck are you doing? Barbaro, what the hell are you doing here, you fuck? You're a little late, Chief. There's nothing left here for you. Fuck off, Fatso. This is our heist. You want to get out of here in one piece, you'd better hand over everything you've got. Well, the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on fire. 1031 reported at the West Side Mall. Repeat, 1031. Burglary in progress. This is car 54. We're on it. And I suggest you get lost before the cops show up. Ah, fuck! Kiss my ass. Get the fuck out of here. O, ekstra. Czy jak zwykle coś jebło. Kurwa, zajebiście. Dobra. Chciał broń wyciągnąć. Dziękuję ci, bro. No, dziwne, żeby... No. O, open his door. Keep those assholes off my back. Almost got it. One more, just a little longer. Oj, nie wygląda to dobrze. Come on, you piece of shit, open up. Okay, got it. We're out of here. Vito, come on. Do góry, do góry, do góry pewnie, co? Na dach. Jesteśmy poszukiwani, no świetnie. Police! There's no way out. Założysz się? Założysz się, piesku? Zaszczekaj dla mnie. Fuck! No w górę i co? I na dach. Kurwa już... Shit, another dead end! No, kurczę, kolejne strzały. Tylko pytanie, czy oni tu przyjdą po nas, czy nie? Przyszli. Niedobrze. Niech on tam rozbraja te drzwi. We gotta go this way, it's our only shot. Dobrze. Dalej, dalej. Fucking crazy, it's covered in ice. One slip and we're dead. We have no choice. I ain't going to the joint. Drugi. Aha, spoko, czyli my się mamy bronić. Come on! No. O Boże. Komedia. Get your ass over here. You waiting for a formal fucking invitation? Over there! Shoot! Shit! Jesus, be careful. Almost lost you there. Yeah. I think I just shit myself. Where'd they go? They must have gone this way, Sarge. Oh, fuck that. I don't get paid enough for this. No i mądrze mówi. This way. This should take us to the street. Dobrze, przeładujmy. Miejmy nadzieję, że dodatkowych gliniarzy nam tu nie dadzą. Shit! Cops! Freeze! Police! There's no way out! Oh, fuck! Z czego my dostaliśmy? Co to było? Ej, ja się naprawdę pytam, co to było, bo to... This way! This should take us to the street!
Ja chcę tą broń. Move it, Vito. We can't sit out here forever. Ja chcę tą broń, co on miał. Ja po nią pójdę. Ja się po nią cofnę, ewidentnie. Bo to jest potężna pukawka, czuję. Nie, to jest strzelba. Chyba. O, niedobrze. No, podnieść strzelba. No, rzeczywiście strzelba, no. Wychyl się. Dobrze, bierzemy rewolwer. Dobrze, i porobiliśmy to tak jak trzeba. Nie, to jest normalnie strzelba i... Ojejku, dopakowana na maksa. Ładnie. Cieszy mnie to. Będziemy musieli na pewno przebrania zmienić, ponieważ jesteśmy poszukiwani z wyglądu. Będą szukali... O! Ludzie z ekipy. Jeden. Drugi. O, nie będę czekał, uwierz mi. Nie będę czekał. Pójdę Joy za tobą, na pewno. Henry's never gonna believe this. Stupid bastards. Let's go. Dobra. Wygląda na to, że jest dobrze. Schowajmy broń na wszelki wypadek. Fuck off, copper! I didn't do nothing. Look at the Irish, my ass. Who the hell was that? Brian O'Neill, crazy Mick bastard. Not too bright. Usually works as hired muscle. Yeah, I didn't think he was the brains of the operation. Shit, the cops. Come on, get out of the light. Let's go. Come on, come on, come on. Don't worry. Give me a bag. I'll go ditch the goods. All right, pal. Meet you back home. Try not to get pinched on the way there. Dobra. My się musimy postarać nie zginąć po drodze. Ale przydałoby... Najbardziej to by się przydało. Zmienić ciuchy. A, tutaj nic nie ma. O, to niedobrze. No, w sumie jesteśmy poszukiwani. Oj, niedobrze. Uuu, wiecie co, może ten odcinek to zakończymy w tym miejscu i zobaczymy się w następnym. Trzymajcie się, hej!